coś Polskę przez tak różne wieki otaczał blaskiem potęgi i chwały, coś ją zasłaniał tarczą swej opieki. Od nieszczęśliwych przygnębić ją miały, przed ołtarzem zanosi błaganie. Władek, schowaj głowę, bo cię ustrzelą. Do dupy! Przecież nie będę na głowie chodził. Lucek, tam przecież są Polacy, może z naszego Poznania. Trzeba ich przeciągnąć na naszą stronę, Francuzi liczą na to. Hej! Polacy! Słyszycie nas? Polacy! Polacy, słyszycie nas? Słyszymy! 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 Polacy! Chodźcie do nas! Hej! Jest nas tu cała kompania! Mamy polski sztandar! Rzućcie Niemców! Chodźcie do nas! Przejdziemy do was! Naprawdę jest was tylu, jak mówicie? Jeśli macie sztandar, to go świtem pokażcie! Uważaj, jej! Jest! Mają sztandar! Niech żyje Polska! Co tu się dzieje do jasnej cholery? Co to za wrzaski po polsku? Zmiana obsady, natychmiast! Karabin maszynowy! Ognia! Jemu już sanitariusz nie pomoże. Szkoda Władka. Wybuch I wojny światowej wzbudził nadzieję na odrodzenie państwa polskiego podzielonego w XVIII wieku pomiędzy Rosję, Prusy i Austrię. Idea polsko-francuskiego braterstwa broni, silnie zakorzenionego w historii obu narodów, odżyła w sierpniu 1914 roku. Utworzono wówczas namiastkę polskiego wojska, Legion Bajończyków, jako narodowy oddział w ramach Legii Cudzoziemskiej. Ze względu na francusko-rosyjski sojusz w ramach Antanty był to wówczas jedyny możliwy gest Francji wobec polskich dążeń niepodległościowych. Legion Bajończyków istniał niespełna rok. Większość jego żołnierzy poległa w heroicznych walkach pod Sillery, Arras i Suchet. Tu, na cmentarzu wojennym w Sillery, spoczywa pierwszy dowódca Bajończyków, porucznik Maxime Dumic. Na jego grobie podkomendni umieścili wieniec z napisem Polacy swojemu nieodżałowanemu porucznikowi. Zdziesiątkowany Legion Bajończyków został rozwiązany latem 1915 roku. Ich bohaterstwo, zwłaszcza w krwawym boju pod Arras, przeszło jednak do legendy polskiego oręża. Było podstawą przyszłego polsko-francuskiego braterstwa broni i dało politykom emigracyjnym symboliczny argument do podniesienia sprawy polskiej.
5 listopada 1916 roku, aby pozyskać Polaków, Niemcy i Austro-Węgry proklamowały utworzenie marionetkowego Królestwa Polskiego. Akt ten wniósł sprawę polską do polityki międzynarodowej. Mimo protestów Rosji, mocarstwa zachodnie nie mogły pozostać obojętne na niemiecki szantaż Polską. Miesiąc później włoski parlament stwierdził konieczność odbudowy państwa polskiego. W styczniu 1917 roku prezydent Stanów Zjednoczonych Thomas Woodrow Wilson zapowiedział utworzenie niepodległej Polski. Rewolucja w Rosji w lutym 1917 roku, abdykacja cara i deklaracja rządu tymczasowego zapowiadająca odbudowę państwa polskiego umożliwiły wznowienie starań o tworzenie armii polskiej u boku Francji. Już od początku wojny zabiegali o to polscy działacze niepodległościowi na całym świecie. W Europie kierunek tych działań wyznaczali politycy związani z narodową demokracją, reprezentujący orientację profrancuską, ale też i prorosyjską. Gwałtowne zmiany w Imperium Carów stworzyły nową sytuację. Wybitny przywódca endecji Roman Dmowski pisał: była to chwila odpowiednia, by na miejsce niknącego sprzymierzeńca Rosji podstawić polityce francuskiej rodzącą się Polskę. Zaczęto też w prasie francuskiej przygotowywać do tego opinie. Tu w Bibliotece Polskiej w Paryżu politycy emigracyjni spotykali się, by wypracowywać projekty tworzenia polskiego wojska i ścisłej współpracy z Francją. W Stanach Zjednoczonych istniała możliwość masowego werbunku polskich ochotników. Polonia amerykańska już od lat przygotowywała się do wystawienia armii kościuszkowskiej, która w razie wojny lub powstania miała jechać do Europy, by walczyć o niepodległość Polski. Akcję wspierały organizacje polonijne, w tym Związek Narodowy Polski i Związek Sokołów Polskich. Jednym z najaktywniejszych jego działaczy był dr Teofil Starzyński. Ideę tę propagował również wybitny pianista Ignacy Jan Paderewski. Ich spotkania z amerykańskim prezydentem służyły sprawie polskiej. Na czele Komisji Wojskowej Polskiego Centralnego Komitetu Ratunkowego stanął Teofil Starzyński, prezes Sokołów, organizacji, która koordynować będzie sprawy polskie w Ameryce przez cały okres I wojny światowej. Stany Zjednoczone pozostawały wówczas państwem neutralnym, zgodziły się jednak na werbunek swoich obywateli polskiego pochodzenia do obozów wojskowych tworzonych w Kanadzie przy granicy amerykańskiej. Już w pierwszych dniach do punktów rekrutacyjnych zgłosiło się ponad 3000 ochotników. Do końca grudnia 1917 roku z Ameryki do Francji przybyło ponad 1200 przeszkolonych polskich żołnierzy. Do kwietnia 1919 roku armię polską we Francji zasiliło przeszło 22 tysiące ochotników z obozów w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych. Czerwca 1917 roku prezydent Republiki Francuskiej Raymond Poincaré, urzędujący w Pałacu Elizejskim w Paryżu, wydał dekret powołujący armię polską we Francji. Najważniejszy fragment tego dokumentu brzmiał: utworzona zostaje we Francji na czas wojny autonomiczna armia polska, mająca walczyć pod polskim sztandarem, pod najwyższym dowództwem francuskim. Armia rekrutować się miała z Polaków służących dotąd w wojsku francuskim, z żołnierzy z dobrowolnego zaciągu oraz ochotników polskich spośród jeńców z armii niemieckiej. Już wcześniej, w maju 1917 roku, powołano francusko-polską misję wojskową. Jej dowódcą został generał Louis Archinard z wojsk kolonialnych, a szefem sztabu zrusyfikowany Polak podpułkownik Adam Mokiejewski, który odegrał pozytywną rolę w rozmowach francusko-rosyjskich na temat utworzenia armii polskiej. Siedzibą misji był ten budynek przy Rue de Chanalay w Paryżu. Zwierzchnictwo polityczne nad armią polską we Francji objął utworzony w sierpniu 1917 roku Komitet Narodowy Polski pod przewodnictwem Romana Dmowskiego.
Do listopada 1917 roku komitet został uznany za oficjalną organizację polską przez państwa sprzymierzone, Francję, Wielką Brytanię, Włochy oraz Stany Zjednoczone i utworzył przy ich rządach oficjalne polskie przedstawicielstwa. W miasteczku Sillé-Guillaume w czerwcu 1917 roku utworzono pierwszy obóz Armii Polskiej. Jego drewniane baraki nie zachowały się do dzisiaj. Świadkiem obecności polskich żołnierzy jest ten kościół pod wezwaniem Notre-Dame de Sillé-Guillaume. Swoją religijną posługę sprawował tutaj naczelny kapelan armii, ksiądz dziekan Jan Więckowski. Ogółem w Wojsku Polskim we Francji służyło 40 kapelanów. Przybyli dla wyzwolenia Polski, zginęli w obronie Francji. Jak widać, w miasteczku przetrwała pamięć o żołnierzach z pierwszego obozu Armii Polskiej, którzy właśnie stąd, z Sillé-Guillaume, wyruszyli na swój szlak bojowy. Komendantem obozu w Sillé-Guillaume był major Georges Blanchard. Jedynym oficerem francuskim mówiącym do rekrutów po polsku był kapitan Władysław Jagniątkowski z wojsk kolonialnych. 1 października 1917 roku w obozie znajdowało się już ponad 800 żołnierzy podzielonych na 4 kompanie. Nosili oni polskie czapki, rogatywki i odrębne znaki narodowe. Mundury były francuskie, błękitne, inne niż nosiły wojska zorganizowane później w Polsce. Dlatego też armię polską we Francji nazwano Błękitną Armią. Nad bramą obozu był napis Obóz Wojsk Polskich z orłem i flagami, polską i francuską. Już pierwsza inspekcja generała Louisa Archinarda, dowódcy armii, wykazała bardzo dobre wyszkolenie żołnierzy. Ten dom przy Boulevard de Jardinie 12 w Sillé-Guillaume również pamięta pobyt Polaków. Mieścił się tu sztab Armii Polskiej we Francji, dowodzonej wówczas przez generała Louisa Archinarda, oddelegowanego przez Francuzów z wojsk kolonialnych. Był tu także szpitalik obozu Sillé-Guillaume. Zmarło w nim kilkunastu polskich żołnierzy, których pochowano na miejscowym cmentarzu. Pozostały po nich także nieśmiertelniki, znaki tożsamości, znalezione niedaleko stąd przez jednego z mieszkańców. Akcję werbunkową do Armii Polskiej we Francji prowadzono także w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie, Brazylii, Holandii, a nawet w Chinach. Do Stanów Zjednoczonych pierwsza francusko-polska misja wojskowa przybyła już w sierpniu 1917 roku. Jej szefem był porucznik Wacław Gąsiorowski, pisarz i redaktor paryskiego tygodnika Polonia. W Ameryce werbowano w 46 centrach rekrutacyjnych. Szkolenie ochotników trwało 5 miesięcy. Szkoły oficerskie i podoficerskie powstały w Cambridge Springs, a także w Kanadzie, w Camp Borden, Niagara on the Lake i w Toronto. Już w pierwszych tygodniach zgłosiło się ponad 3000 ochotników. Jeden z nich, Michał Kwapiszewski, napisał: emigrant, młody i stary, rzucał dostatek, rodzinę, zapewnione jutro, wszystkie wygody dnia codziennego i samorzutnie, samowolnie szedł na zew ojczyzny. Wejść. Panie generale, oto regulaminy według rozkazu. Powiedz mi, kapitanie, jak z francuskim u nowych żołnierzy? Uczymy ich na kursach, panie generale, ale
Nie wszystkim to łatwo przychodzi. Mamy również problemy ze znajomością polskiego u naszych żołnierzy z Francji. Od 24 września rozkazy dzienne w obozie ukazują się dwa razy. Rano po francusku, a wieczorem po polsku. To pomaga w szkoleniu. Regulaminy na polski tłumaczy podporucznik Rodzyński. Trudny jest ten wasz język. Ja się chyba polskiego nigdy nie nauczę. Za to pan ma jeszcze przed sobą mnóstwo pracy. Tak, panie generale. Wkrótce dojdą nowe regulaminy. Mamy problemy z powielaniem, a z każdym miesiącem przybywają nam setki ludzi. Do obozu Sileg i ją nie upchniemy już nawet plutonu, panie generale. Mamy 28 baraków, po 50 osób na barak. To daje 1400 miejsc. 5 baraków dla służb ogólnych, 1 barak dla oficerów i aspirantów i 1 z jadalnią dla oficerów oraz pokojem gościnnym. 2 zajęte na kuchnię, sklep i umywalnię. 1 na prysznicę. Jest kłopot ze szpitalem. Mamy tylko 27 łóżek. W szpitalu wszystko razem. I punkt opatrunkowy, i apteka, i gabinet dentystyczny. Zapomniał pan o chorych z gorączką, wenerykach i baraku zajętym przez chorych na malarię z Armii Orientu. Ministerstwo Wojny chce tutaj 3,5 tysiąca miejsc. Można by zająć działkę 289 na baraki dla chorych, 250 jako pole ćwiczeń i tę największą, 396 na nowe baraki. Działka 396 w dole wzgórza jest zbyt wilgotna. Może być podtapiana. Mamy także problem z wodą. Jest za mało źródeł na 3,5 tysiąca ludzi. Nie wystarczy nawet 30 litrów na żołnierza dziennie. A i woda nie najlepsza. Badaliśmy ją w czerwcu i sierpniu zeszłego roku, a potem w lipcu tego roku w laboratorium regionu 4. No i wyszło. Chemicznie zdatna do picia, ale niezdatna bakteriologicznie. Powinna być chlorowana albo gotowana. Najlepiej do herbaty. Chyba niewiele tu zdziałamy, panie generale. Panowie jeszcze nie wiedzą, ale 14 grudnia przyszła decyzja. Podsekretarz stanu do spraw służby zdrowia w naszym ministerstwie uznał za niekorzystną rozbudowę obozów Sillegium. Z powodów higienicznych właśnie. Podobnie komisja badająca możliwość powiększenia obozu odrzuciła ją z powodu braku terenów na manewry. Sillegium będzie więc obozem zbornym. Żołnierze zostaną rozmieszczeni według przydziału do poszczególnych broni i rozesłani do właściwych obozów. Niech pan dopilnuje, majorze, aby dokładnie zbadano wodę w studniach obozowych. Mam doświadczenia z Indochin i Afryki. Czysta woda, panowie, to podstawa zdrowia żołnierza. W końcu 1917 roku w Sillegium było już tylu ochotników, że obóz stał się zbyt mały. W grudniu utworzono więc 2 nowe, tu w Laval i w pobliskim Mayenne. 10 stycznia 1918 roku sformowano pierwszy pułk strzelców polskich. Jego dowódcą mianowano podpułkownika Juliana Jasińskiego, oficera armii francuskiej polskiego pochodzenia. Żołnierze kwaterowali w różnych obiektach w całym Laval, między innymi w dawnym budynku École Normale d'Instituteurs. W końcu lutego 1918 roku Armia Polska we Francji liczyła już prawie 10 tysięcy żołnierzy. Umożliwiało to organizowanie nowych jednostek. Drugi pułk strzelców polskich formowano m.in. tu, na terenie klasztoru w Mayenne. Dowództwo objął kolejny oficer francuski polskiego pochodzenia, pułkownik Edward Berecki, którego ojciec walczył w 1863 roku w powstaniu styczniowym. 22 czerwca 1918 roku w miejscowości Brienne-le-Château w Szampanii odbyła się ceremonia wręczenia sztandarów pułkom strzelców polskich i przysięga wojskowa. Fundatorami sztandarów były francuskie miasta Paryż, Nancy
oraz twierdze Verdun i Belfort. Merowie miast wręczali sztandary prezesowi Komitetu Narodowego Polskiego Romanowi Dmowskiemu, który przekazywał je prezydentowi Republiki Francuskiej Raymondowi Poincaré. Z jego rąk sztandary otrzymały pułki piechoty i pułka artylerii pierwszej dywizji strzelców polskich. Okryty chwałą bojową sztandar Bajończyków z 43 przestrzelinami został udekorowany przez prezydenta Francji krzyżem wojennym z palmą. W Brienne, poza delegacją, nie było pierwszego pułku strzelców polskich. Jego żołnierze odjechali już na front. Oto pozostałości umocnień z okresu walk pierwszego pułku strzelców polskich przy drodze do Saint-Hilaire-le-Grand w Szampanii. To tu przeszli chrzest bojowy jego żołnierze w drugiej dekadzie czerwca 1918 roku. Poszczególne polskie bataliony biły się na odcinkach obsadzonych przez jednostki francuskiej 170. Dywizji Piechoty. W walkach w Szampanii zginęło około 100 żołnierzy pierwszego pułku strzelców polskich, a prawie 500 zostało rannych. Pierwszym poległym szeregowym był strzelec Jan Rybnowski, pierwszym poległym oficerem, podporucznik Lucjan Chwałkowski, ochotnik z Ameryki. Zmarł z ran w nocy 9 lipca po ataku w rejonie Setso. Polacy przedarli się wtedy przez trzy linie zasieków, walcząc nawet na pięści i noże. Pośmiertnie odznaczono porucznika Chwałkowskiego krzyżem kawalerskim Legii Honorowej. Jego ostatnie słowa, to dla Polski, stały się żołnierskim memento. Z rozkazu generała Arsinarda wprowadzono formułę umarł za Polskę, zamiast dotychczasowej umarł za Francję. Szczególnie krwawy bój stoczył pierwszy pułk strzelców polskich pod Bois de Raquette w ramach kontrataku 170. francuskiej dywizji piechoty. Piąta kompania strzelecka kapitana Jana Krzywkowskiego-Wolińskiego zaatakowała nad ranem 25 lipca 1918 roku silnie umocnione pozycje niemieckie. Chłopcy, trzymajcie się zdrowo. Od was, podoficerów, zależy powodzenie całej akcji. A musicie i to wiedzieć, że oczy całej 4. Armii razem z generałem Gouraud na czele będą zwrócone na was. Rozkazuję tornistry złożyć w okopach. Zabieramy po dwa chlebaki i płachtę namiotową złożoną i przewieszoną przez ramię. Wasze zadanie teraz dopilnować, ażeby każdy żołnierz miał wystarczającą ilość granatów w chlebakach. Po co ci tyle? Ciężkie. Nie będziesz mógł się ruszać. Dam radę. Wiesz, tobie też się przyda na bossa. Atak punktualnie o 4. Teraz jest 23:42. Nastawić zegarki. Są pytania? Nie ma? To z Bogiem.
dowieziemy tego! Potrzebna artyleria! Za pozwoleniem, panie poruczniku! Spróbujmy granatami! W lipcowym boju pod Bois de Raquette piąta kompania wzięła do niewoli 118 jeńców i zdobyła 20 ciężkich karabinów maszynowych. Odparła 3 kontrataki niemieckie. Męstwo pierwszego pułku podkreślił dowódca 4. armii, a dowódca korpusu francuskiego nadał polskim żołnierzom liczne odznaczenia bojowe. Poległo 3 oficerów, w tym dowódca kompanii kapitan Jan Krzywkowski-Woliński i 45 szeregowych. 80 było rannych. Pułk wycofano do dalszego szkolenia, a ranni trafili do szpitala polowego 17. Pułku Piechoty Liniowej. Gdzie jesteśmy? Chyba w lazarecie. U Francuzów. Co to za ludzie? Skąd ich przywozicie? Pod Bois de Raquette. To Polacy. Tam były jatki. Wytłukli boszów. Bardzo dzielni. Trzeba im dać naszą izbę. Będą mieli blisko kuchni. Rozbudowująca się armia polska potrzebowała nie tylko polskich oficerów, potrzebowała przede wszystkim polskiego dowódcy. Brakowało jednak kandydata z odpowiednim doświadczeniem wojskowym i autorytetem. Zwrócono więc uwagę na przebywającego w ogarniętej rewolucją Rosji generała brygady Józefa Hallera. Ten były oficer austriacki dowodził 2. Brygadą Legionów Polskich walczących przeciwko Rosji. W 1918 roku brygada przebiła się przez front austriacko-rosyjski i połączyła z wojskami polskimi tworzonymi w Rosji. Generał Haller został dowódcą 2. Korpusu Polskiego na Ukrainie. W maju 1918 roku pod Kaniowem jego oddziały zostały okrążone i rozbite przez Niemców. Hallerowi udało się w cywilnym przebraniu przedrzeć do Moskwy, a następnie do Murmańska. Komitet Narodowy Polski uznał Józefa Hallera za odpowiedniego kandydata na dowódcę Armii Polskiej we Francji. Panie generale, melduję. Jest już pan generał Haller. Prosić pana generała. Panie generale, pan generał zaprasza. Generał Wojska Polskiego Józef Haller. Generał Charles Maynard, zastępca dowódcy korpusu. Witam. Co pana sprowadza, generale? Jestem już na Murmaniu jakiś czas i zdążyłem tworzyć samodzielny oddział ze znajdujących się tu Polaków. Ma on pozostać pod wspólnym dowództwem aliantów aż do chwili odwołania go do Polski. Próbujemy powstrzymać bolszewicką bestię. Chętnie damy wam możliwość walki u boku wojsk
brytyjskich i francuskich w oddziałach polskich pod zaszczytnymi brytyjskimi sztandarami królewskimi skorzystały z tej możliwości legiony rosyjskie, które już się tu do nas zgłosiły. Pan wybaczy, panie generale, ale Polacy o wolność walczą pod swoimi własnymi znakami. Muszę przyznać, że nie znałem tego sztandaru. Ale rozumiem, że wasz znak z orłem białym jest dla was tym samym, czym dla nas Union Jack. I jest wam najdroższy. W Rosji pod tym znakiem byłem dowódcą 2. Korpusu Polskiego. 7000 żołnierzy, którzy w tych rewolucyjnych czasach byli ostoją porządku i bezpieczeństwa nie tylko dla Polaków. Panie generale, biliśmy się z Niemcami po waszej stronie, ale mieli taką przewagę, że w końcu musieliśmy ulec. Słyszałem o tym. Ale wcześniej dowodził pan generał Legionem Polskim walczącym wraz z Austrią i Niemcami przeciw naszym rosyjskim sojusznikom. Tak, tak, panie generale, takie już polskie dzieje. Trudne do pojęcia dla ludzi na Zachodzie. Rosja, Niemcy i Austria byli i są naszymi wrogami, którzy ponad 100 lat temu podzielili między siebie nasz kraj. Najwięcej krzywd wyrządziła nam Rosja. Idąc z Austrią i Niemcami, wybraliśmy mniejsze zło w drodze do wolności. Ale jak pan może słyszał, niedawno oddali część naszych wschodnich ziem Ukrainie. Wtedy porzuciliśmy wiarołomnych i przebiliśmy się przez front. Od tego czasu jesteśmy na dobre i złe z wami i z Francuzami. Wiem, że Francuzi chcą z wami współpracować. Czego więc pan oczekuje od nas? Panie generale, chciałbym tu mieć jeden batalion piechoty ze wszystkimi służbami i na razie jedną baterię oficerską. Oprócz tego wspólną szkołę podoficerską i oficerską dla przeszkolenia w używaniu waszej broni i stosowaniu waszych regulaminów. Chcemy się z nimi zapoznać, ponieważ postanowiłem dostać się do Francji. Zmierzam do organizującej się tam armii polskiej, której jeden pułk walczy już na froncie przeciw Niemcom. Prosiłbym pana generała o zarezerwowanie dla mnie i dla moich oficerów miejsc na najbliższym okręcie odpływającym stąd do Szkocji. Witam w was sojuszników. Rozumiem, że nie ma przeszkód, byśmy podpisali wspólną instrukcję o tworzeniu Wojska Polskiego na północy Rosji. Na razie tymczasową. Uzbrojenie i wyposażenie będzie takie jak naszych żołnierzy. Do omówienia pozostają sprawy szkoleniowe i zaprowiantowania. Major Christoff zajmie się kursami. Stację zborną zrobimy w Kolii. Generał Józef Haller przybył do Paryża przez Szkocję i Hawr 13 lipca. Dzień później, w Święto Narodowe Republiki Francuskiej, tu na Placu Zgody mógł usłyszeć entuzjastyczne okrzyki paryżan witających pierwszy batalion 2. Pułku Strzelców Polskich, który defilował razem z oddziałami francuskimi. 28 września 1918 roku zawarto układ między rządem Republiki Francuskiej a Komitetem Narodowym Polskim dotyczący Armii Polskiej. Uznano ją za samorządną, sprzymierzoną i walczącą pod komendą polską, lecz pod operacyjnym dowództwem francuskim. Najwyższą władzą polityczną dla armii był Komitet Narodowy Polski, który mianował jej dowódcę zatwierdzanego przez rząd francuski. Deklaracje o uznaniu Armii Polskiej za wojsko sprzymierzone złożyły też rządy Wielkiej Brytanii, Włoch i Stanów Zjednoczonych. 4 października 1918 roku Komitet Narodowy Polski mianował generała brygady Józefa Hallera naczelnym wodzem wszystkich wojsk polskich walczących o niepodległość i zjednoczenie całej ojczyzny przeciwko monarchiom zaborczym utrzymującym przemocą swego oręża zagrabione dzielnice Polski. Wojskowa misja francusko-polska straciła zwierzchnictwo nad armią, przekształcając się w organ zaopatrzenia. Generał Haller urzędował właśnie tu, w dowództwie armii na paryskiej Avenue Diana 15, a mieszkał naprzeciwko, w hotelu Jena.
6 października 1918 roku na polach wsi Bayon pod Nancy generał Józef Haller powitał pierwszą dywizję polską. Na sztandar jej pierwszego pułku strzelców złożył przysięgę narodowi polskiemu. Przysięgam przed Panem Bogiem Wszechmogącym na wierność ojczyźnie mojej, Polsce jedynej i niepodzielnej. Przysięgam, iż gotów jestem oddać życie za świętą sprawę zjednoczenia i niepodległości, bronić sztandaru narodowego i honoru oręża polskiego do ostatniej kropli krwi, dbać o dobro powierzonych mi żołnierzy, strzec karności wojsk. Przysięgam, że złożone na moje ręce Naczelne Dowództwo Wojsk Polskich wedle najlepszej wiary, sumienia i honoru wojskowego dla dobra narodu polskiego i wyzwolenia ojczyzny sprawować będę. Tak mi, Panie Boże, dopomóż. Cały czas powstawały nowe jednostki. Tu, w koszarach francuskiej artylerii w Le Mans przy Boulevard Pexon, powstał oddział artylerii polskiej. W Alençon oddział kawalerii, zaś w Angers nad Loarą oddział techniczny. Z trzech pułków strzelców sformowano niebawem pierwszą dywizję strzelców polskich. W Sillé-Guillon powstała później druga dywizja strzelców polskich z pułkami czwartym, piątym i szóstym. W październiku 1918 roku armia polska liczyła już 430 oficerów i prawie 17 tysięcy szeregowych. Żołnierzy stale przybywało. W jesiennej ofensywie na Metz Francuzi planowali udział ostrzelanej już pierwszej dywizji strzelców polskich. Miała ona podlegać dowództwu 10. Korpusu 7. Armii Francuskiej. Polacy objęli odcinek frontu w masywie Vogezów pod Saint-Dinor. Jednak na początku listopada 1918 roku dywizję przerzucono na odcinek 8. Armii. Przygotowywane było jej użycie w ramach grupy armii złożonej z około 30 dywizji alianckich. Miejscem postoju polskiej dywizji było Rambervillers. Tu, do Rambervillers, przerzucono z Vogezów w listopadzie 1918 roku żołnierzy pierwszej dywizji strzelców polskich. Mieli wziąć udział w wielkiej ofensywie 30 alianckich dywizji planowanej w połowie tego miesiąca. 11 listopada 1918 roku dywizja otrzymała rozkaz załadunku na samochody i transportu na pozycję w rejon lasu Parois na wschód od Lunéville. Podczas przejazdu niespodziewanie nadeszły rozkazy odwoławcze. Żołnierze wrócili do Rambervillers, gdzie ludność świętowała już zawieszenie broni. Po zawieszeniu broni dowódca armii generał Józef Haller 24 listopada wydał rozkaz, w którym podkreślał: Żołnierze, dobrze spełniliście do tej pory wasze obowiązki żołnierskie. Mieliście szczęście walczyć przy boku sławą okrytych wojsk francuskich, amerykańskich i wszystkich sprzymierzonych armii. Doczekaliście się chwili wspaniałego zwycięstwa sprzymierzonych armii nad wrogiem Polski i ludzkości. Dzięki wytrwałości i męstwu wszystkich wojsk sprzymierzonych, część Polski, której Niemcy narzuciły swe nieproszone rządy, została uwolniona. Muszą jednak być uwolnione jeszcze wszystkie ziemie polskie, które trzeba zjednoczyć i połączyć w jedną całość z Pomorzem Polskim i Gdańskiem. Groby żołnierzy polskich rozsiane są na polach bitew w Szampanii i Vogezach. Spoczywają między innymi tu, na cmentarzu wojskowym w Rambervillers. W bojach we Francji w 1918 roku zginęło 104 żołnierzy Armii Polskiej, a 444 zostało rannych lub porażonych gazami bojowymi. Wielu później zmarło z powodu ran i zatrucia. Armia Polska we Francji i jej walki u boku zachodnich aliantów sprawiły, że powstająca wolna Polska zyskała status państwa sojuszniczego. Danina krwi polskich żołnierzy ochotników dała politykom ważny argument przy stole konferencji wersalskiej. Podpisy przedstawicieli Polski znalazły się na traktatach kończących I wojnę światową.
Nie oznaczało to jednak zaprzestania rozbudowy armii polskiej we Francji. Listopada 1918 roku, zakończenie I wojny światowej, jest także datą odzyskania przez Polskę niepodległości. Od samego początku odbudowujące się państwo musiało walczyć o utrzymanie wolności i kształt swoich granic. 1 listopada 1918 roku od obrony polskości Lwowa rozpoczęły się kilkumiesięczne walki polsko-ukraińskie, a z początkiem 1919 roku wojna z bolszewicką Rosją. W styczniu 1919 roku oddziały czechosłowackie zaatakowały słabe siły polskie na Śląsku Cieszyńskim. W walkach tych poległ brat dowódcy Armii Błękitnej, kapitan Cezary Haller. W lutym wyzwolono z rąk niemieckich Wielkopolskę, jedną z ziem zaboru pruskiego. W dramatycznej sytuacji kraju walczącego na kilku frontach wielkie nadzieje wiązano z licznym i nowocześnie uzbrojonym wojskiem tworzonym we Francji. Jego rozbudowa i przerzut do ojczyzny stały się głównym zadaniem dowództwa armii i generała Józefa Hallera. Cywilne władze francuskie piętrzyły jednak ogromne trudności. Jedziemy do Pałacu Inwalidów, do marszałka Foscha. Przez myśl mi nie przeszło, że ta komisja to tacy biurokraci. Z nimi nic się nie da załatwić. Panie generale, pan marszałek oczekuje pana. Jest już generał Haller. Tak. Panie marszałku, generał Józef Haller. Pan wybaczy, panie marszałku, że tak bez zapowiedzi, ale sprawa jest niecierpiąca zwłoki. Ależ, panie generale, jest pan zawsze mile widzianym gościem. Co sprowadza do mnie? Dowódcę Armii Polskiej. Właśnie byłem z prezesem Romanem Dmowskim z Komitetu Narodowego Polskiego na konferencji z waszym wysokim komisarzem do spraw armii słowiańskich, ministrem Antonim Kłobukowskim. Muszę z przykrością powiedzieć, panie marszałku, że wyszedłem zawiedziony. Cóż to za straszna biurokracja. Panie generale, minister Kłobukowski jest naszym doświadczonym dyplomatą i wieloletnim ambasadorem. Ale wojsko to nie jego dziedzina. Musi opierać się na zdaniu swoich współpracowników, a oni nie zawsze rozumieją istotę sprawy. No jakby pan tam był, panie marszałku. Minister Kłobukowski zgrabnie wprowadził w temat, ale później oddał głos swoim oficerom. Ci zaś tak zagmatwali sprawy, że budowalibyśmy armię przez bodaj 2 lata. Pewien pułkownik w sposób nader zawiły przedstawiał, jak w normalnym trybie realizowane są żądania armii. Pokazywał nam przy tym tę nomenklaturę, spisy wszystkich przedmiotów uposażenia i uzbrojenia wojskowego wraz z cenami fabrycznymi i użytkowymi. Normalny tryb. Utonęlibyśmy w tych papierach. Panie marszałku, ja żądań Wysokiej Komisji nie wykonam, gdyż nie mam na to ani czasu, ani odpowiedniego personelu, który by te formularze wypełniał. Na to potrzeba kilkudziesięciu zdolnych oficerów i podoficerów, a i tak mieliby pracę na kilkanaście miesięcy. Widzę, że pan nadal to przeżywa. Panie marszałku, ja mam dopiero jedną pełną dywizję, która stoi na froncie.
Organizacja drugiej jest prawie na ukończeniu, choć brakuje im jeszcze dostatecznego uposażenia i uzbrojenia. I mając zapowiedziane z obozu wieńców jeszcze blisko 40 tysięcy ochotników. Nie licząc tych, którzy już są w obozach we Francji. Ja nie mam czasu do stracenia. Chcę mieć gotową organizację całej armii, która by mogła jeszcze w tym roku, a najpóźniej z początkiem następnego, odejść do Polski. Czym ja mógłbym panu pomóc? To, panie marszałku, może polegać na wzajemności. O ile wiem, zacznie się wkrótce demobilizacja wojsk francuskich. Objęcie przez armię polską sprzętu i wyposażenia dywizji przeznaczonych w pierwszym rzędzie do demobilizacji mogłoby ją przyspieszyć. Po prostu polski personel zająłby miejsce francuskiego, a pozostałyby tylko francuskie sztaby demobilizujących się dywizji. To jest dobry pomysł. Tak trzeba zrobić. Prosić generała Weygandę. Szef sztabu zaraz nam tu wszystko wyjaśni. Panie generale, proszę mi powiedzieć, jak pan ocenia wartość bojową i morale polskiej armii? No cóż, bardzo wielu z nich dawno nie widziało kraju. Niektórzy nigdy. Wykazują jednak wielki entuzjazm. Ochotnicy z obozów wienieckich to z kolei ostrzelani frontowcy. Wszyscy chcieliby wrócić do wolnej Polski, którą zaborcy wymazali z map Europy. Głęboko wierzę, że to właśnie pan doprowadzi ich do wolnej Polski. Dzień dobry, panie generale. Miło znów pana zobaczyć, generale. Panowie, mamy spory problem, panie marszałku, z zaopatrzeniem dla... Zostawcie to teraz. Mówimy o Polsce. Tylko o Polsce. Które dywizje kolonialne, generale, wyznaczone są do demobilizacji? Mamy teraz dwie algierskie i jedną marokańską, panie marszałku. Więc te trzy dywizje oddać natychmiast do dyspozycji generała Hallera. Przygotować rozkazy. Armia Polska we Francji otrzymała nowoczesne wyposażenie i uzbrojenie. Ponad 1000 transportowych pojazdów mechanicznych, prawie 100 samolotów, 500 dział oraz lądowe pancerniki, czołgi. Formowanie pierwszego pułku czołgów rozpoczęto w marcu 1919 roku w Martigny-les-Bains w departamencie Wogezów. Żołnierzy zakwaterowano tutaj, na terenie Parku Zdrojowego. Sprzęt, wyposażenie i kadrę dostaliśmy od Francuzów. Pułk otrzymał 120 czołgów Renault FT-17, w tym 72 z armatami o kalibrze 37 mm, reszta z karabinami maszynowymi. Taka liczba wozów bojowych czyniła wówczas Polskę piątą potęgą pancerną na świecie, po Francji, Wielkiej Brytanii, Włoszech i Stanach Zjednoczonych. Czołgi Renault FT-17 określono terminem wolnobieżne wsparcie piechoty. Rozwijały prędkość zaledwie 8 km na godzinę, ale stanowiły niezwykle groźną broń. Do służby wprowadzono je we Francji w 1917 roku, a pod koniec wojny były najnowocześniejszymi pojazdami bojowymi. Polską nazwę czołg wymyślił wówczas kapitan Władysław Kochutnicki, pancerniak z pierwszego pułku, ochotnik przybyły aż z Szanghaju. Symbolem pułku był smok, a że pojazd budził skojarzenia z czołgającym się chińskim smokiem, nazwa się przyjęła. Armia Polska we Francji miała 98 samolotów. Były to Breguety 14 w wersjach rozpoznawczej i bombowej, rozpoznawcze Salmsony 2A2 i myśliwskie Spady 7. Podstawowym typem samolotu był francuski Breguet 14. Był wykorzystywany bojowo, ale służył też do szkolenia lotników. W marcu 1919 roku utworzono polski obóz lotniczy w Pół, na południu Francji.
Komendantem obozu był kapitan pilot Jerzy Kossowski, który do Francji trafił przez Stany Zjednoczone po ucieczce z ogarniętej wojną domową Rosji. Zakończenie wojny na Zachodzie umożliwiło rozbudowę armii polskiej o Polaków z wojska austriackiego, przebywających we włoskich obozach jenieckich. Umożliwiła to przychylność rządu włoskiego. Już w czerwcu 1917 roku minister spraw zagranicznych Sidney Sonnino stwierdził, że powstanie Polski niepodległej jest jednym z głównych celów wojny. W rok później Włosi zezwolili na formowanie samodzielnych oddziałów polskich. Ich organizacją zajęła się wojskowa misja francusko-polska. W listopadzie 1918 roku powstały duże obozy wojskowe, dwa na południu, w Santa Maria Capua Vetere i w Casaggiove, a trzeci, największy, na północy. Największy obóz stworzono właśnie tutaj, w La Mandria di Chivasso, koło Turynu. Od grudnia 1918 do czerwca 1919 roku przebywało na tym terenie 22 tysiące polskich żołnierzy. Zakwaterowano ich w nieistniejących już dziś barakach. Administracja i szpital znajdowały się w tym budynku. W gmachu głównym było dowództwo i klub oficerski. We Włoszech sformowano 8 pułków piechoty, 1 pułk oraz 2 dywizjony kawalerii, 2 pułki artylerii, batalion saperów i 2 bataliony karabinów maszynowych. W sumie 700 oficerów i 33 tysiące szeregowych. Pułki formowane we Włoszech od stycznia 1919 roku nosiły imiona bohaterów narodowych Polski i Italii. 13 lutego w obozie La Mandria di Chivasso dowódcom polskich pułków piechoty imienia Giuseppe Garibaldiego i imienia Francesca Nullo oraz pułkowi artylerii imienia generała Józefa Bema uroczyście wręczono sztandary ufundowane przez włoskie miasta Mediolan, Bergamo i Novare. Wojsko polskie, stworzone i wyszkolone we Włoszech, zostało w pierwszej połowie 1919 roku przetransportowane do Francji, powiększając szeregi Błękitnej Armii. Jednak nie wszystkim dane było opuścić Włochy. Część żołnierzy pozostała tu na zawsze, tak jak na tym cmentarzu w Chivasso. Wiosną 1919 roku Armia Polska we Francji składała się już z dwóch korpusów, łącznie 5 dywizji. Do czerwca 1919 roku sformowano 6. dywizję instrukcyjną, czyli szkolną. Generałowi dywizji Józefowi Hallerowi jako dowódcy Armii Polskiej we Francji podlegał też korpus na wschodzie, 4. dywizja w Odessie oraz 5. dywizja syberyjska. Tu, w Bibliotece Polskiej na Wyspie Świętego Ludwika w Paryżu, odbywały się spotkania Komitetu Narodowego Polskiego z przedstawicielami władz francuskich z udziałem generała Józefa Hallera. Omawiano dramatyczną sytuację w Polsce i konieczność przerzucenia Błękitnej Armii do kraju. Zgodę mocarstw zachodnich na przejazd otrzymano po złożeniu deklaracji, że te siły nie będą użyte do obrony Lwowa i południowo-wschodniej części kraju przed Ukraińcami. Przewóz Błękitnej Armii do Polski sprawiał wielkie trudności natury politycznej i technicznej. Drogę morską przez Gdańsk uniemożliwił sprzeciw Wielkiej Brytanii. Pozostawał transport kolejowy przez wrogie Niemcy, na których zgodę wymusiła dyplomacja francuska w czasie konferencji w Spa. Setek wagonów i zaopatrzenie dostarczyli również Francuzi. Bezpieczeństwo transportów zapewniać mieli alianccy oficerowie. Szesnastego kwietnia 1919 roku rozpoczęły się transporty Błękitnej Armii do Polski. Tego dnia o godzinie 16:45 z tego paryskiego dworca odjechał pierwszy pociąg z generałem Józefem Hallerem i częścią sztabu Polskiej Armii. Żegnali ich przedstawiciele Polonii i reprezentanci armii francuskiej, generałowie Henri Albi
i Louis Archinard. Przejazd przez Niemcy trwał 3 dni. XVI kwietnia z tego dworca w Mirecourt wyruszył do kraju transport wsławionego w bojach pierwszego pułku strzelców polskich. Wyjechało także dowództwo pierwszej dywizji. Tego samego dnia Francję opuściło jeszcze kilka innych transportów. Wszystkim towarzyszył rozkaz generała Józefa Hallera. Żołnierze polscy, nastąpiła upragniona chwila wymarszu armii polskiej z ziemi włoskiej, francuskiej i amerykańskiej do Polski. Wyjeżdżacie do Polski, aby z połem z armią polską sformowaną w kraju spełnić wasz narodowy obowiązek obrony granic Polski od napaści wrogów zewnętrznych. Razem z wami jadą towarzysze broni zwycięskiej armii francuskiej, by stwierdzić braterstwo broni dwu sprzymierzonych narodów, by pomóc narodowi polskiemu zorganizować wielką armię polską. Przez 5 miesięcy przetransportowano do kraju prawie 70-tysięczną armię polską. Było to ogromne przedsięwzięcie logistyczne. Każda z dywizji wymagała wagonów o łącznej ładowności około 16 tysięcy ton. W sumie do przewozu armii użyto blisko 400 składów kolejowych, po ponad 50 wagonów każdy. Przejazd przez Niemcy nie był wolny od incydentów. Polskim żołnierzom grożono i ubliżano. Okradano wagony z żywnością. Zdarzyło się ostrzelanie transportu, a także wysadzenie mostu przed pociągiem i próba wysadzenia wagonu z amunicją. Z 19 na 20 kwietnia pociąg dowództwa Błękitnej Armii dotarł do Leszna, pierwszego większego miasta zamieszkałego przez ludność polską, a nadal kontrolowanego przez Niemców. Na pierwszej polskiej stacji w Konkolewie transport witali tylko żołnierze polscy, gdyż miejscowość leżała w strefie walk niemiecko-polskich Powstania Wielkopolskiego. Natomiast w Ostrowie Wielkopolskim na generała Hallera oczekiwali przedstawiciele władz i Armii Polskiej na czele z generałem dywizji Józefem Dowbor-Muśnickim, dowodzącym wojskami w tej części kraju. Oddział na ramię, broń! Oddział prezentuj! Broń! Witam pana generale, ojczyźnie. W imieniu Armii Polskiej utworzonej we Francji dziękuję panu generałowi za tak serdeczne powitanie. Jak podróż? Wszystkie gazety już o was piszą. Ach, Niemcy patrzyli na nas krzywo i na naszą broń w zaplombowanych wagonach. Trochę przeszkadzali. Ukradli nam wagon chleba, ale wojny nie było. Przeprosili. Do nogi, broń! Niech pan spojrzy, panie generale. Wielu z nich urodzonych na obczyźnie w Ameryce czy we Francji widzi tę wymarzoną Polskę po raz pierwszy w życiu. Oni też chcą pana usłyszeć, panie generale. Oddział, baczność!
Rodacy, pamiętajcie, że nie ma dziś żadnych różnic. Jeden jest żołnierz polski, którego droga krew kreśli granice państwa. I choć różny jest mundur, co was kryje, duch ma być jeden. Bo towarzysz broni jest kolegą dla was każdy. Należący do Wojska Polskiego i noszący naszego orła białego jako godło. Może pan wojak pozwoli tych obkładanych sznytek? Czy zaś może z dziebko tego machowego placka? Proszę jeszcze. Szwab nie taki straszny, jak mówią. W Wogezach był czasami zupełnie spokojny i to nasi go zaczepiali. Można powiedzieć, że spał i to nasi rzucali granaty, by go obudzić. Kiedy go zaskoczyli w okopie, zaraz krzyczał: kamradę, kamradę! Szwab będzie musiał oddać nam to, co zabrał. Jednym słowem, wszystko idzie dobrze. Pal licho naszą krew. To dla ojczyzny. Rankiem 21 kwietnia pociąg dowództwa Armii Polskiej we Francji z generałem Józefem Hallerem przybył na dworzec wiedeński w Warszawie. Znajdował się on tu, u zbiegu Alei Jerozolimskich i Marszałkowskiej, w miejscu dzisiejszego dworca Warszawa, Śródmieście. W imieniu nieobecnego w stolicy naczelnika państwa i rządu generała powitali marszałek Sejmu Wojciech Trąbczyński, minister spraw wewnętrznych Stanisław Wojciechowski, posłowie generalicja. Przybyli szefowie alianckich misji wojskowych na czele z francuskim generałem Paulem Henri. Tłum wiwatował. Na rękach zaniesiono Hallera do hotelu Polonia, naprzeciwko dworca. Tam też umieszczono kwaterę główną Błękitnej Armii. Dwudziestego kwietnia generał Józef Haller spotkał się na dworcu wiedeńskim z naczelnikiem państwa i naczelnym wodzem Józefem Piłsudskim, powracającym z Wilna po wyzwoleniu miasta z rąk bolszewików. Alejami jerozolimskimi przedefilowało wówczas 5000 żołnierzy przybyłych z Francji. Ostatnie transporty Błękitnej Armii przyjechały w sierpniu 1919 roku. Ogółem do końca sierpnia 1919 roku dotarło do kraju ponad 67 tysięcy żołnierzy, w tym ponad 5700 oficerów i podoficerów francuskich. W październiku 1919 roku w Krakowie doszło do symbolicznego zjednoczenia wojska utworzonego w kraju z Błękitną Armią. Ułatwiło to dowodzenie, umożliwiając odejście od kontroli zachodnich sojuszników i wykorzystanie tej armii według polskich potrzeb wojennych. Błękitna Armia. Efekt i symbol przyjaźni polsko-francuskiej. Rezultat ogromnego wysiłku organizacyjnego. Bezcenny dar Polonii z kilku kontynentów. Przybyła w 1919 roku na odsiecz zagrożonej ojczyźnie. Wojsko Polskie, zjednoczone w ogniu walk o granicę, zdołało powstrzymać ekspansję bolszewickiej Rosji. Ocaliło Polskę i Europę. Ogromna w tym była zasługa oddziałów, które swój rodowód wywodziły z Błękitnej Armii generała Hallera. O ich daninie krwi świadczą tablice na grobie nieznanego żołnierza w Warszawie. W październiku 1920 roku naczelnik państwa Józef Piłsudski odznaczył Francuzów zasłużonych w walkach o wolną Polskę. Wypowiedział wówczas jakże znamienne słowa. Można umierać za Francję, broniąc Polski.
Można pracować dla rozrostu Francji, zabezpieczając szczęście Polski. Oto, panowie, piękna tradycja, którą rad jestem odnowić, nadając wam krzyże Orderu Virtuti Militari za wasz żołnierski trud w szeregach Armii Polskiej podczas walk w obronie mego narodu.